Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Dawidzie. Odpowiadam na Twoje pytanie. Kiedy gracz gry Margonem Edzio otrzyma blokadę konta na stałe za łamanie regulaminu? Bo jeśli tak, to w związku z tym powinien sprzedać już swoje przedmioty. Kiedy? Kiedy Edzio otrzyma blokadę konta na stałe za łamanie regulaminu? Kiedy? Kiedy? O, w maju. Mamy tutaj dziewiątkę mieczy, która mówi o zakończeniu czegoś dosłownie, o różnych toksycznych kwestiach, toksycznych relacjach, czasami o jakichś takich uzależnieniach, o problemach, o trudnościach, o blokadach. Także jak najbardziej tutaj według kart blokada konta na stałe załamanie regulaminu wchodzi w grę, bo jeżeli chodzi o kwietnie, to tutaj jeszcze 8 kardynałów, czyli takie przyglądanie się, tak, obserwacja, przyglądanie się sprawie, jakieś takie wnikliwe spostrzeżenia, tak, także tutaj mamy jeszcze obserwacje, ale już w maju, tak, rzeczywiście mamy te blokady konta na stałe. Możemy sobie jeszcze zerknąć, w którym tygodniu mniej więcej, w którym tygodniu maja gracz gry Margonem Edzio otrzyma blokadę konta na stałe za łamanie regulaminu. W którym tygodniu maja? W którym tygodniu maja? W którym tygodniu? No według kart w 4 tygodniu, czyli na koniec maja, mamy kartę wieży, czyli po prostu burzenie czegoś takiego, no bardzo, bardzo ważnego, coś, burzenie pewnych struktur, także definitywnie koniec maja tutaj będzie to się realizowało. W 1 tygodniu jeszcze też mamy obserwacje, tak, dwójka buław, czyli czekanie, obserwacje, refleksje. Drugi mniej więcej tydzień to jest karta księżyca, czyli jakieś lęki, obawy, no ale jeszcze jednak takie nie do końca uzasadnione. Trzeci mniej więcej miesiąc, trzeci tydzień, przepraszam, my tu mamy pazia buław, czyli coś tam się znowu zadzieje takiego, jeśli chodzi o łamanie regulaminu, no dosyć takiego, powiedzmy, ostrego, tak? No a już czwarty tydzień, czyli końcóweczka maja, to rzeczywiście mamy już tę blokadę konta na stałe, zburzanie czegoś, co było gdzieś tam istotne. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, trzymam za Was wszystkich kciuki, za Dawida, za Edzia i generalnie za wszystkich. Dziękuję bardzo za zaufanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.